Z tej strony Żelanda Ściwiarska. Jestem autorem swoich dwóch programów koncepcji swojego programu Trening Ciała i Mysłu, czyli połączyłam jednocześnie pracę nad ciałem, umysłem i duszą oraz drugi mój kluczowy produkt, czyli Zestrojenie Wymiarów, czyli jak dopasować i zestroić swoje wewnętrzne wymiary do takiej najwyższej energii boskiej. Jestem autorem tych programów, które już są na rynku i wprowadzają ludzi na ten wysoki poziom już od 3,5 Roku. Przedstawię temat kluczowy. Myślę, że temat kluczowy naszych wszechczasów, a mianowicie co zrobić, co zrobić, aby podnieść nasze wibracje ze wszystkich poziomów w taki sposób, w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze i najszybsze efekty w każdym obszarze naszego życia. W branży zdrowia jestem dość długo, ponieważ 29 lat. Tak się zaczęła moja w ogóle historia. Zaczęłam od branży fitness, jestem trenerem, personalnym instruktorem, zajmuję się tą branżą i to jest ogromna dla mnie miłość. Nie nazywam się dzisiaj ani trenerem, ani coachem, ani mentorem, ani nauczycielem, dlatego że uważam, że każdy z nas, każdy z nas tutaj jest sam dla siebie trenerem, coachem, mentorem, nauczycielem. Wystarczy tylko uzyskać to głębokie połączenie ze sobą. Aby dostać to prowadzenie. Dlatego jestem taką bardziej przypominajką, przypominajką o tym, w jaki sposób uzyskać to flow, w jaki sposób uzyskać to połączenie samym ze sobą, aby stać się właśnie samym dla siebie trenerem, coachem, mentorem i nauczycielem. Dlatego moje życie tak mnie poprowadziło, że będąc w branży zdrowia 29 lat, moje ciało całkowicie się rozchorowało. Dosłownie. Poległam, miałam skierowanie na operację kręgosłupa, nie mogłam chodzić. Nie muszę Ci mówić, co czuje instruktor, który kocha tańczyć i kocha aktywność fizyczną, nagle nie może się ruszać. I co z tego? I okazało się, że co z tego, jak dbałam o zdrowie. Jak dbałam o zdrowie, dobrze się odżywiałam, ćwiczyłam swoje ciało, a i tak doprowadziłam się do takiej ruiny. I to wtedy nastąpił taki przełom u mnie, który sprawił, że zaczęłam szukać głębiej. Ja jestem takim trochę takim detektywem, detektywem, który nie spocznie, nie spocznie, dopóki nie rozwiąże danej zagadki. Tak było tym razem. Dlatego zaczęłam zgłębiać głębsze tematy. Pracy z umysłem, z podświadomością, skąd się bierze. Dlaczego moja rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej? Jeżeli tyle czasu pracuję nad sobą, dlaczego tak jest? Jeżeli tyle razy sobie powtarzałam, akceptuję siebie, rozumiem, kocham siebie, wszystko to robię z miłości do siebie, to dlaczego dalej przyciągam takie rzeczy, które wprowadzają mnie w stan smutku, lęku, złości? Jest mi tyle rzeczy zabierane i... Od tego momentu zaczęła moja się przygoda i na tej podstawie właśnie stworzyłam swoje autorskie programy, które dzisiaj pomagają ludziom wchodzić właśnie na te wysokie levele. Powiedziałam o akceptacji, bo tak się zaczyna. Zaczyna się, że mówimy sobie zaakceptujmy, zaakceptujmy siebie takim, jakim jesteśmy. Wychodzimy ze słowa akceptacji. I wchodzimy w słowo zrozumienie, bo zobacz, sama, samo słowo akceptacja sprawia, że akceptujesz to, kim jesteś. Ale jeżeli ty w sobie masz uaktywnioną emocję lęku, to akceptujesz tą uaktywnioną emocję lęku. Co oznacza, że taką uaktywnioną emocję lęku właśnie przyciągasz. Co oznacza, że staje się to Twoją rzeczywistością. Bo każda emocja. Każda emocja to jest wibrujące pole energii o pewnych częstotliwościach. Możemy mieć emocje o wysokich i niskich. I one emanują pewnymi falami, które sprawiają, że przyciągają pewne sytuacje, zdarzenia do naszej rzeczywistości. Jest to fizyka prawo wibracji i prawo, prawo przyciągania. Żadna emocja nie może powstać. Nie może powstać tak po prostu. Ona musi powstać wskutek jakiegoś doświadczenia, czyli było jakieś doświadczenie, z którym my żeśmy sobie w danej sytuacji nie poradzili, i na tym etapie nasza dusza, nasze, nasza wewnętrzny, nasz wewnętrzny głos nie poradził sobie z tym wszystkim, nasz umysł sobie z tym nie poradził i stworzył sobie iluzje różnego rodzaju, które mają na zasadzie nas chronić chronić przed. Destrukcją. Zatem słowo akceptacja jest takim śliskim tematem, który sprawia, że jeżeli zostajemy na tym pułapie akceptacji, to po prostu nie jesteśmy w stanie dalej iść, ponieważ jest to tylko i wyłącznie iluzja, iluzja umysłu po to, aby nie iść dalej. My ze słowa w akceptacji wchodzimy w zrozumienie, czyli zrozumienie dlaczego dana emocja jest w naszej przestrzeni, dlaczego ja mam takie, a nie inne doświadczenia bo wszystko, żeby zaistniało w świecie fizykalnym, najpierw musi być we mnie. Jest to oczywiste, jest to logiczne. O tym mówi fizyka. To jest na takiej zasadzie, jeżeli mam ochotę napić się wody, to muszę ją nalać do szklanki. Nie jestem w stanie się napić wody, jeżeli w szklance nie mam, nie mam nic po prostu. Więc zatem to, czym jestem wypełniony, tym, czym jesteś wypełniona, to tym emanujesz. To, czym emanujesz, to to przyciągasz, a to staje się Twoją rzeczywistością. Zatem interesuje nas to, dlaczego ja przyciągam pewne sytuacje, zdarzenia, dlaczego u mnie uaktywnia się dana emocja i gdzie jest tego podłoże i co ja mam z tym zrobić. Natomiast sama akceptacja daje pozwolenie bycia tej emocji w naszej przestrzeni. Także wchodzimy na wyższy level, dlatego że my widzimy dzisiaj, że pewne rzeczy już nie działają, bo nasz poziom świadomości rośnie i my dążymy dzisiaj do bogactwa, obfitości, miłości, takiego spełnienia przede wszystkim i szczęścia w naszym życiu. Kolejną iluzją, którą stworzył sobie nas sprytny umysł, jest miłość. Mówi się, żeby kochać siebie. Kochać siebie i robić wszystko z miłości do siebie. Tylko musimy pamiętać, że słowa to są słowa, które mają pewne wibracje o pewnych częstotliwościach. Natomiast większą moc mają emocje, czyli z jakiego powodu wypowiadasz to słowo, z jakiego powodu wypowiadasz to słowo. Bo jeżeli na przykład masz poczucie lęku i dowiedziałeś się, że. Dowiedziałaś się, że miłość ulecza, i będziesz powtarzać sobie, że siebie kochasz, to ty sobie pomożesz. Ale nie zlikwidujesz całkowicie tego stanu, który masz w środku. Ponieważ intencja, z jaką mówisz, tą miłość właśnie nie jest oparta na lęku. Pracując w branży zdrowia, wiele lat rozkminiałam temat otyłości. To była taka dla mnie zagadka normalnie wszechczasów, dlatego, że ludzie ćwiczyli, Stosowali różnego rodzaju sposoby odżywiania, diety, i tak nie pomagało, czyli wracali po jakimś czasie do punktu wyjścia. Ale jest to logiczne, że jeżeli my mamy w sobie emocje, lęku, a szczególnie poczucia walki i zmagań o przetrwanie w nas samych, to automatycznie nasze ciało to odbiera. Bo w tym momencie uaktywnia się ta emocja, oddziałuje na nasze hormony, podnosi się kortyzor, adrenalina i wtedy idzie sygnał do mózgu: Wow, jesteśmy w zagrożeniu. Jeżeli na przykład ciało odczytuje to przez dłuższy czas, no to on odbiera, że ty jako ty sobie z tym nie radzisz. Więc on włącza sobie kolejny tryb awaryjny, czyli jego zadaniem jest chronić ciało przed śmiercią. Zatem on włącza sobie wszystkie tryby, które mogą go chronić, czyli włącza sobie nadbudowę tkanki tłuszczowej. Więc możesz kompletnie nic nie jeść przez cały dzień, możesz ograniczać produkty, a i tak ta tkanka tłuszczowa ci się będzie magazynowała, bo taki jest sygnał, sygnał, który wychodzi z danej emocji. Może pewnie się zastanawiałeś nie dlaczego dzisiaj w dzisiejszym świecie jest taka otyłość? Zganiamy to na produkty przetworzone. Ale pamiętajmy, że po te produkty przetworzone tylko sięga organizm i ciało o, nis o niskich wibracjach. Ponieważ wszystko jest wibracją i dana wibracja do, dopasowuje się do danej wibracji. Więc jeżeli myjemy niskowibracyjne produkty, to oznacza, że my mamy w sobie niskie wibracje czyli mamy lęk, strach, złość, smutek. Dlatego przyciągamy takie jedzenie, mamy na to po prostu ochotę ponieważ my musimy stwarzać w całym tym procesie właśnie chociażby schemat otyłości czyli nadbudowania sobie tkanki tłuszczowej. Zatem głębokie podłoże jest w naszych emocjach. Musimy zdać sobie sprawę również, że emocje nie powstają tylko i wyłącznie w naszym życiu. W naszym życiu to tylko jest takie odbicie lustrzane. To, co my dzisiaj odtwarzamy, to my odtwarzamy tylko schemat, który już żeśmy niejednokrotnie otworzyli na tysiące różnych sposobów, bo może cię niekiedy zastanawiało, zastanawiałeś się nad tym, dlaczego pewne rzeczy przyciągam. Ale na przykład nic takiego się nie wydarzyło? Dlaczego na przykład boję się wody i nie potrafię pływać, skoro nigdy się nie topiłem? Nigdy się nie topiłam? Dlaczego przyciągam na przykład takie relacje, jeżeli tak naprawdę nigdy nie pamiętam, żeby ktoś mnie skrzywdził? Dlaczego boję się ciemności, skoro nic nie wydarzyło mi się w tej, tej ciemności? I tutaj wróćmy, mamy coś takiego jak pamięć emocjonalną. I tą pamięć emocjonalną zapisuje zarówno nasza tkanka mięśniowa, nasze ciało, jak po prostu nasze pole energetyczne, czyli tak zwany umysł. Bo umysł, żeby zrozumieć, umysł to jest nic innego jak wibrujące pole energii, na które naniesione są różnego rodzaju emocje. Emocje, które powstały w skutek różnych doświadczeń. To nazywamy wymiarami, więc w momencie, kiedy na przykład pojawia się jakaś sytuacja, zdarzenia, która jest odzwierciedleniem danej sytuacji zapisanej w Twojej czasoprzestrzeni, czyli w konkretnym wymiarze, to automatycznie uaktywnia się ta emocja i Ty na przykład nie wiesz dlaczego. Więc jeżeli dzisiaj wybierasz całkowicie pozbyć się pewnych, Emocje ze swojej przestrzeni, które się uaktywniają i zmienić swój, swój świat zewnętrzny, musimy wejść w głęboką pamięć emocjonalną, zarówno z poziomu ciała, jak i z poziomu umysłu. Z fizyki doskonale o tym wiemy, że emocje nie znają czasu ani przestrzeni. Doskonale o tym wiemy. I dzisiaj ta świadomość u ludzi, która się bardzo mocno rozrasta wskutek właśnie uaktywnienia się szeszenki, sprawia, że my mamy głęboki wgląd do środka. Tutaj, czyli jesteśmy w stanie odczytać swoje przestrzenie. Możemy więcej poczuć, zwiększa się nasza odczuwalność, zwiększa się nasza odczuwalność, co oznacza, że jesteśmy w stanie wyłapywać te sygnały, zarówno z poziomu ciała, jak i z poziomu właśnie tych. Tego umysłu, co oznacza, że możemy wejść w przyczyny powstawania, czyli gdzie powstała dana emocja, kiedy ona się uaktywniła, bo jeżeli tam dojdziemy, to jesteśmy w stanie wtedy całkowicie zlikwidować ją z naszej przestrzeni. Możesz zadać pytanie, no dobra, ale no gdzie ona powstała, skąd nie ja mam dowiedzieć? Nasza dusza wędruje, nasza dusza wędruje przez wiele doświadczeń i wiele sytuacji. Możesz powiedzieć, że ten umysł to jest taki pamiętnik, pamiętnik twojej duszy, który ona sobie zapisywała w różnych swoich życiach. I różne sytuacje, zdarzenia są właśnie w tym pamiętniku zapisywane. I ten pamiętnik, jeżeli coś tam jest zapisywane, zapisane, on po prostu to odtwarza. Odtwarza to po to, abyś ty w pewnym momencie, tak jak na przykład dzisiaj my stoimy ludzkość przed takim momentem, że możemy spojrzeć o z innego poziomu obserwatora, czyli z innego poziomu świadomości możemy spojrzeć i zobaczyć z czym tak naprawdę tam żeśmy sobie nie poradzili i dzisiaj możemy to zrozumieć, zaakceptować i odpuścić i zmienić front działania energetycznego, bo... Zmiana energetyki w nas idzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wchodzi zrozumienie, kiedy wchodzi zrozumienie, akceptacja, zrozumienie od razu wchodzi i działanie, że ja jestem w pełni gotowy, gotowa na to, aby żyć bez tego, ale mogę żyć bez tego, tylko wyłącznie wtedy, kiedy rozumiem, bez czego mogę żyć. Jest to logiczne. Zatem dzisiaj głęboko wchodzimy w pracę właśnie z podświadomością, bo tam są zapisane emocje. Zapisane emocje z wędrówki naszej duszy, w rodach, oraz wszystko to, co zapisała podświadomość w obecnym naszym życiu, to, co zapisało nasze ciało. Zatem logiczne jest to, że jeżeli dzisiaj, na przykład, wybierasz drogę, aby pozbyć się danej emocji, na przykład chociażby lęku, albo tego poczucia walki i zmagań, to jest logiczne, żeby cokolwiek zmienić całkowicie, bo nas interesuje stanie całkowitego wyzbycia się tej energii. W sobie, żeby ona była uaktywniona, to powinniśmy pracować na wszystkich poziomach. Czyli z podświadomości, z obecnego życia, z poprzednich wcieleń, w rodach, co się zadziało i to, co zapisało nasze ciało. Więc dopiero połączenie tego wszystkiego sprawia, że dana emocja zostaje odpuszczona. Ale możesz powiedzieć: No dobra, ale przecież emocje są częścią naszego życia. Są. I to jest prawda. Są częścią naszego życia, ale te emocje są potrzebne do naszej intuicji, bo nasza intuicja na poziomie emocji, ona będzie wiedzieć tutaj, głęboko w sercu i w sobie, co nam służy, a co nie, co jest dla nas zagrożeniem, a co nie, co wprowadza nas w smutek, a co w lęk i strach. I na tym poziomie już interpretacji nasza intuicja nam wybiera. Natomiast jeżeli my mamy emocję uaktywnioną, bym to porównała ci na przykład do takiego światła, na przykład w domu, masz taką lampkę, która ma taki przełącznik, że jak dajesz do góry, to to światło jest coraz mocniejsze. Dokładnie tak jest z naszą, naszą emocją. Jeżeli dana, dana emocja powstała wskutek doświadczania jakiegoś to ona po prostu jest podkręcana, czyli świeci mocniej. Czy mocniejsze traumatyczne doświadczenia w naszym życiu i one się powtarzają, tym to światło świeci jeszcze mocniej. Co oznacza, że dane światło wytwarza większe światło, czyli większe pole energetyczne. Co oznacza, że wytwarza większe fale do czego? Do przyciągania. Więc automatycznie przyciągasz to szybciej do swojego świata rzeczywistego. Tak działa. Więc emocje są częścią naszego życia, są cudowne, wspaniałe, ale one są potrzebne do pracy z naszym wewnętrznym głosem, i intuicją, bo na tym poziomie nasza dusza nas jest prowadzić, co nam służy, a co nie. I tym dokładnie wszystkim się zajmuję, czyli właśnie pokrótce opowiedziałam Ci, w jaki sposób moja droga dążyła do tego, aby rozkminić całkowicie, bo mnie interesował stan bycia, ale takiego bycia, że dana emocja mi się w ogóle nie aktywnia, żeby już wszechświat na zewnątrz Tworzył wszystko dla mnie płynął, co oznacza, że tą energię najpierw muszę zmienić w sobie. Jest to fizyka, to jak to z tą szklanką. Najpierw muszę wlać tam wodę, aby się napić. I jest to logiczne. Więc wszystko, co dzisiaj zaczynamy, zaczynamy od pracy ze sobą. Więc cokolwiek, ci się cokolwiek doświadcza się w Twoim życiu, czy dane osoby, sytuacje zdarzenia, to ty stopujesz, zastanawiasz się, Wycofujesz i zadajesz sobie pytanie, dlaczego. Dlaczego taka sytuacja pojawiła się w moim życiu? I jak do, tego, jak do tego doszło, czyli gdzie jest przyczyna, a przyczyna już wiemy, że jest w naszym polu energetycznym, z poziomu ciała i z poziomu umysłu. Idealnie to współgra z naszą skórą, z naszym ciałem, ponieważ nasze mięśnie zapisują pamięć mięśniową, i twarz również. Branż, każda branża dzisiaj, która jest związana z wyglądem, ze zdrowym stylem życia, z pięknem, ulega totalnej transformacji. Dlatego, że dzisiaj doskonale o tym wiemy, że aby cokolwiek zadziałało na naszą skórę, to jest zależne od naszych wewnętrznych wibracji. A nasze wewnętrzne wibracje są związane z tym, Jakie mamy w sobie emocje, co zapisało nasze ciało, czym emanujemy. I to jest odzwierciedlenie, czy na przykład dany kosmetyk um, zadziała dla nas bardziej lub mniej. Czy dany zabieg e, zadziała na kogoś bardziej lub na kogoś mniej. Mówi się o tym, że jeżeli jest na przykład nawodniona skóra, to pewne zabiegi kosmetyczne są lepiej wchłaniane do. Głębiej do naszych przestrzeni. Ale nawodnienie organizmu to jest nic innego jak wysokie wibracje. Z poziomu takiego medycznego możemy powiedzieć, że to jest wysoko odporność organizmu. Czyli są wysokie wibracje. Czyli dana osoba ma wysokie wibracje i automatycznie. Wszystkie działania zewnętrzne jeszcze bardziej intensywnie działają i dają lepsze efekty. Tak samo jest z kosmetykami, tak samo jest ze wszystkim, co robimy na naszej skórze. Tak samo ja pracując jako, jako, jako w branży na przykład zdrowia i pracując i naprawiając ciała, to doskonale o tym wiem, że nie możemy naprawić całkowicie ciała, nie możemy całkowicie się uzdrowić, jeżeli ja nie włączę. Pracy z emocją, bo na przykład dana emocja zniekształca nam ciało. Dana emocja zniekształca nam ciało. Z poziomu takiego obserwacji, ponieważ ja też odczytuję ciała, na podstawie ciała jestem w stanie ci powiedzieć, jakie emocje zapisało Twoje ciało i co masz do zrobienia dzisiaj na już. Takim głównym, główną rzeczą, która dzisiaj bardzo mocno powiela, to jest aparat ruchu od stóp do, dolnego, do dolnej części kręgosłupa. Najwięcej ludzi dzisiaj ma problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa. Możesz powiedzieć, no siedzący tryb życia, brak ruchu, ale ten, brak siedzący, tryb, ten siedzący tryb życia i brak ruchu musiał spowodować jakiś czynnik, czyli coś, co ty potrzebujesz. Pamiętaj, że świat zewnętrzny dopasowuje się do twoich wibracji, więc Ty widocznie potrzebowałeś. Świat zewnętrzny tylko jest bodźcem do tego, aby uaktywnić u Ciebie, po to, aby Ci to pokazać. Jeżeli na przykład jest ból kręgosłupa i wszystkie tam obszary, które się pojawiają, są związane z napięciami. Napięciami mięśni pośladkowych, średnich i mniejszych, mniejszego oraz mięśni grzbietu. Te mięśnie są tylko i wyłącznie w napięciu wtedy, kiedy występuje w nas emocja lęku i zagrożenia braku bezpieczeństwa, głównie finansowego. Zatem ten odcinek bardzo się napina, co sprawia, że ciało się zniekształca, bo nasze ciało jest jak modelina, plastelina, więc jak ta emocja wpływa na nasze ciało, na naszą daną komórkę, to po prostu ją zmienia, zniekształca. Do tego dochodzi jeszcze sposób życia, no i po prostu. Ciało całkowicie ulega temu schematowi. Zatem ciało pięknie pokazuje, pięknie pokazuje nasz stan emocjonalny. Bardzo dużo ludzi ma również zapadniętą klatkę piersiową. Tak, to jest drugi taki obszar zapadnięta klatka piersiowa czyli ramiona idą do przodu. Możesz powiedzieć, dobrze, no bo są komputery, są telefony. Tak, to jest prawda, ale żeby Wprowadzać się w brak równowagi, to musisz mieć impuls, czyli to musisz mieć taką potrzebę. Nie przyjdzie ci do głowy, żeby robić na przykład ćwiczenia na tą partię ciała, żeby rozciągać na przykład tą partię mięśniową, a tamtą wzmacniać, tylko powiesz, że ci się po prostu nie chce. To jest właśnie ta wibracja, wibracja twoja dopasowuje tylko świat zewnętrzny. Natomiast ta część odpowiada, jeżeli mamy zapadnięte ramiona, na brak równowagi. Brak równowagi między dawaniem a braniem, między miłością ze światem zewnętrznym a wewnętrznym, między patrzeniem na świat bardziej na zewnątrz a wewnątrz. Dzisiaj jest to energia też miłości. Dzisiaj wchodzimy w energię miłości, ale taką miłość do siebie. Do siebie. Dzisiaj bardzo dużo ludzi w, mojej, w moich tam spotkaniach czy sesjach spotykam właśnie z takim, że czują dzisiaj Włącza się odczuwanie i czujemy, że mamy podążać swoją drogą, że to, co dzisiaj robiliśmy, nam po prostu nie służy, że, że po prostu nie daje nam radości spełnienia. Nasza dusza wchodzi w największy stan miłości i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podąża swoją drogą. Co oznacza, że wykorzystuje swoje zdolności i potencjały i każdy je ma, bo zdolności i potencjały są również polem energetycznym naszej przestrzeni. Ty nie musisz się tego uczyć, ty to wszystko masz, miłość masz w sobie. I nad nią nie pracujesz. Swoje zdolności i potencjały masz w sobie, i nad nią nie pracujesz. Ty masz po prostu, twoim zadaniem jest ściągnąć te wszystkie niskie wibracje, które są w tobie, które przyćmiewają to piękno. Bo jeżeli masz konflikt, na przykład emocje odrzucenia, oddzielenia, i tego się obawiasz, no to będziesz odrzucał wtedy siebie, swoje zdolności, swoją drogę. Jeżeli masz poczucie lęku, to z automatu nie będziesz w stanie ruszyć z miejsca, mimo że wiesz, jakie masz zdolności. Po prostu ta energia ci nie pozwoli na to. Jeżeli masz na przykład niskie poczucie własnej wartości, no to nie jesteś w stanie uwierzyć w swoje zdolności, potencjał i podążać swoją drogą. Nie ma takiej możliwości. Zatem stoimy w miejscu. Więc jeżeli nie przepracujemy, i nie ściągniemy tych niskich wibracji, nie jesteśmy w stanie wydobyć ze swoich, swoich zdolności, potencjałów, więc dzisiaj zmieniamy postrzeganie. Nie wchodzimy w, akceptacja, w akceptację tylko, tylko w zrozumienie. Nie wchodzimy w miłość tylko i wyłącznie w miłość i bazujemy na tej miłości, że miłość nas wszystko uzdrowi, tylko pracujemy nad tym, co sprawia, że ta miłość dzisiaj jest przyćmiewana, czyli przez niskie wibracje zasłaniana jest ta miłość, bo ty miłość w sobie masz, bo ty rodzisz się z miłością. Ty jesteś miłością, ty jesteś tą wysoką wibracją, ty masz te moce zarządzania swoją przestrzenią i manifestacji, tworzenia swojej rzeczywistości i wszystkie swoje zdolności potencjał masz zapisane w swojej przestrzeni. Więc jedyne, co mamy dzisiaj zrobić, to zwiększać wibracje. Ale możesz być, no dobra, jak zwiększać te swoje wibracje? Tak, jak powiedzieliśmy sobie, że składamy się z ciała, umysłu i duszy, i każdy obszar jest inny. Jest to więc zatem logiczne, że każdy obszar wymaga innych ciała. Zgodzisz się ze mną. Zatem zacznijmy sobie od ciała. Ciało. Aby ciało weszło na wysokie wibracje, musisz zacząć świadome treningi. Świadome treningi, ponieważ nie możesz, musisz wiedzieć jedno, że Twoje ciało, ty wybierasz trening taki, jaki czujesz intuicyjnie, czyli na podstawie emocji, które masz zapisane. Czyli na przykład, jeżeli masz napięcia w ciele, o, bardzo często się to obserwuje. Jeżeli mamy napięcie lęku i strachu, ludzie kochają biegać. A jak się zapytasz, a rozciągasz się, rozbijasz napięcia mięśniowe, a on się mi zawsze pyta, no nie. On nawet nie pomyśli o tym, bo on musi być, bo. Bieganie samo napina mięśnie, łydki, a ten obszar odpowiada za brak poczucia bezpieczeństwa i lęku i strachu, więc ty intuicyjnie, musimy złać sobie sprawę, ty intuicyjnie wybierasz trening, który jest dopasowany do twoich wibracji. Dlatego mając tą świadomość, robimy sobie zawsze odczyt ciała, na który serdecznie zapraszam, to jest taki prezent główny tutaj też ode mnie, że jesteś zainteresowany tym ciała, to odczytuję ciało i na tej podstawie dopasowuje ci po prostu treningi. Świadome treningi, bo ciało wchodzi w dysproporcje, więc dzisiaj wchodzimy na wyższy level. Cała branża fitness, cała branża zdrowia, cała branża trenerów personalnych będzie musiała ulec zmian. Dlatego cała, mojego, cała koncepcja mojego autorskiego programu Trening Ciała i jest on jest właśnie ukierunkowany właśnie do tej branży. Bo dzisiaj, aby ciało wróciło do równowagi i zdrowia, i pozbyło się w końcu na przykład, chociażby tej otyłości. Musi być praca z emocjami. Nie ma takiej możliwości, bo to właśnie emocje nas pchają do takiego sposobu odżywiania, do takiego, do takiego treningu i w taki sposób wygląda nasze ciało, i dlatego po prostu nie mamy efektu. Więc to dzisiaj musi iść w połączeniu, bo ciało i umysł współgra ze sobą, bo to, co się dzieje w umyśle, to się dzieje w ciele, to, co się dzieje w ciele, to się dzieje w umyśle. Więc, żeby dzisiaj uzyskać ten efekt, to trzeba połączyć te. Dwa obszary, bo one są nierozerwanie ze sobą połączone. Mogę powiedzieć, że ciało to jest taką mapą. Mapą dla nas. Bo jeżeli zdarza się raz sytuacja, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, pojawia się ten lęk i strach u ciebie, a ty tego nie widzisz i nie rozumiesz, dlaczego ona powstała, co masz zmienić, nic tym nie robisz, no to do pomocy włącza się twoje ciało, ponieważ celem duszy jest pozbyć się tej emocji, bo jej ciąży, ciąży jej w jej wędrówce, więc ona zrobi wszystko, żeby doprowadzić do tego stanu, dlatego doprowadza ciało, ciało jest mapą, która ci pokazuje, więc włączają się dysproporcje, bóle, następnie choroby i to po prostu się zwiększa, zwiększa, bo jeżeli my coś czujemy i my coś widzimy, to nasz umysł bardziej to przyjmuje, bo nasz umysł jest logiczny, więc bardziej to do niego dociera, i bardziej nam to przeszkadza i w końcu przychodzi taki moment, że my jesteśmy gotowi na to, aby to zobaczyć. Więc jeżeli chodzi o ciało, jeżeli, aby wznieść wibracje, przede wszystkim świadome treningi i świadomy sposób odżywiania. Mogę tutaj zahaczyć, zastanawiać się, może się zastanawiać, no dobrze, a dieta? Diety? Nie ma słowa dieta. Nie ma słowa dieta, bo diety nie działają. Diety nie działają, my nie lubimy dzisiaj narzucania. Nasza dusza dąży do wolności. Wszystko, co jest związane z jakimiś restrykcyjnymi obowiązkami, czyli liczeniem kalorii, czy po prostu wprowadzanie sobie pewnych elementów, nas to męczy. Po pewnym czasie my przestajemy. Dzisiaj idzie świadomy trening ciała. To, co ja łączę przede wszystkim, skupiam się bardzo mocno na zwiększeniu i zmianie wibracji, bo doskonale wtedy wiem, że jeżeli zmienię wibrację w, danym w danej osobie, to ona automatycznie, intuicyjnie wybiera produkty o wysokich wibracjach. W mojej pracy ja daję sposób odżywiania, czyli sposób odżywiania, który podnosi energetykę, ale zostawiam wolną przestrzeń do tego, co dana osoba... Potrzebuje na dany moment, żeby nie wprowadzać się w niewolę, żeby nie wprowadzać się w poczucie walki, bo jeżeli ty masz ochotę na słodkie, a masz zapisane, że masz mniej słodkiego, to ty walczysz, walczysz sam ze sobą. A jak wchodzisz w walkę samą ze sobą, to automatycznie uruchamiają się wszystkie procesy, które sprawiają, że nadbudowuje się ta tkanka tłuszczowa, Więc to jest ta świadomość dzisiaj, to jest ta świadomość. Czyli w pierwszej kolejności zmieniamy energetykę w sobie z poziomu emocji, a następnie ten sposób odżywiania jest takim, jakby dodatkiem w tym momencie dla danej osoby, i ona automatycznie, płynnie sobie to wprowadza. Świadomy trening nad ciałem również jest elementem naprawczym, tylko ciało jest w stanie się tylko i wyłącznie naprawić, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dana emocja na tym maksymalnym świetle przestaje emanować już, bo wtedy ciało. Może wrócić do równowagi, bo tak to jest na takiej zasadzie: pracuję, rozbijam, trenuję, ciało wraca, bo emocja działa. Więc znowu pracuję, chodzę na masaże, rozbijam napięcia, znowu ciało jest w pięciu. Dlaczego? Bo nasza emocja cały czas w nas jest. Nasze ciało całkowicie odpuszcza, jeżeli dana emocja całkowicie odpuszcza. Więc pracując z ciałem, pracujemy właśnie dzisiaj w ten sposób, nie katując, nie katując, bo katowanie ciała to jest poczucie walki. Jeżeli dzisiaj mówisz tak, ja dam radę, ja dam radę, ale zadaj sobie pytanie, komu chcesz udowodnić w tym momencie? Bo jeżeli na przykład dzisiaj ciało jest zmęczone i potrzebuje odpoczynku, to ono ci daje konkretny przekaz. A jeżeli ty mówisz, że ja dam radę za wszelką cenę, to jest już intencja udowadniania sobie. To znaczy, że ty masz brak, komu chcesz udowodnić? To znaczy, że ty nie wierzysz... W to, że dasz radę, że masz poczucie własnej wartości, i to zaczyna się wszystkie schematy, które są zakotwiczone w naszych umysł w umysłach, które tworzą sobie konkretne iluzje, i czasami trudno nam to w ogóle dostrzec, bo umysł tworzy iluzję za iluzją tylko po to, żeby nie widzieć. Natomiast nasza świadomość rośnie i. Dzisiaj możemy wejść w głębokie pokłady naszej podświadomości i zobaczyć, co takiego, dana emocja, coś takiego sprawia, że dzisiaj nasze ciało wygląda tak inaczej i w taki sposób przyciągamy dane sytuacje. Oczywiście, medytacji. Pamiętaj, że stan medytacji dla mnie to nie jest stan słuchania cały czas głosów z zewnątrz. Ja prowadzę medytację, ale to są medytacje mojego autorstwa, które nazywane są Podróże w wymiarach. Moim zadaniem jest tam uczyć ludzi, przypominać im, jak mogą sami podróżować w swoich czasoprzestrzeniach i w nich pracując z poziomu energii. To jest praca z podświadomością, dlatego, taki stan u mnie nazywa się Podróże w wymiarach. Te medytacje odbywają się całkowicie bezpłatnie na moich profilach, więc serdecznie Cię zapraszam. Natomiast medytacja jest stanem bycia samym ze sobą, bo my dzisiaj wchodzimy w połączenie ze sobą. Więc, jeżeli jest medytacja, gdzie słuchasz muzyki, gdzie cały czas ten głos idzie, to dalej jest to świat zewnętrzny. Dalej jesteś pod wpływem czyjejś yy, energii. A my mamy dzisiaj wejść tu, bo tutaj masz odpowiedzi. Bo teraz, jak mi się zada pytanie, kto zna Cię najbardziej na świecie? Kto? Kto? Mama, tata? Koleżanka? Sąsiadka? Nie. Sam siebie znasz najlepiej, ponieważ Ty ze sobą spędzasz 24 godziny. Nikt nie zna Ciebie, Nikt nie zna Ciebie. Więc to, co dla Ciebie jest najlepsze, jest tutaj. Tutaj masz wszystkie odpowiedzi, więc wyrzucamy wszystkie głosy, nawet te medytacje. Nawet te medytacje. Pracujemy, ale bardziej koncentrując się na swojej energetyce. Podróże w wymiarach, czyli przemieszczanie się w czasoprzestrzeniach sprawia, tak jak z poziomu fizyki, aby przyciągnąć coś do swojej rzeczywistości, najpierw musisz się tym wypełnić. Więc pracując z energią i przemieszczając się w wymiarach, ja mogę dany wymiar uaktywniać z poziomu emocji w danym momencie, w danej chwili obecnej, bo to, czym jestem w chwili obecnej, to tym emanuje i to przyciąga. Zatem medytacje, wyciszanie, stan spokoju, spacery, natura. Kierujemy się zawsze w tym wszystkim intuicją, bo tu jest prawda. Jeżeli chodzi o umysł, umysł dla umysłu nie ma znaczenia. Słuchajcie, dla umysłu nie ma znaczenia, czy on będzie o niskich wibracjach, czy on będzie o wysokich wibracjach. Tak naprawdę mamy dwie emocje lęku i miłości. I na tej podstawie buduje się reszta. Z poziomu lęku powstu, powstaje brak poczucia bezpieczeństwa. Brak poczucia własnej wartości, nie ma zruszenia z miejsca i jesteś podporządkowany, jeszcze jesteś zniewolony i posłuszny. Natomiast z miłości rodzi się wolność, rodzi się um, um, wykorzystywanie swoich zdolności, podążanie swoją drogą. Obfitość, bogactwo, zdrowie, pieniądze, to wszystko kwitnie z miłości, natomiast z lęku tworzy się coś innego, więc mamy dwie emocje. Tak naprawdę dla umysłu nie ma znaczenia, co on, co on będzie miał. Mogę powiedzieć, że. Umysł to jest taki taki program, program, taki dysk wygrany z naszymi programami. I to, co on ma tam zapisane, to po prostu on ma. To, co kiedyś było zapisane, to on po prostu odtwarza. I mówi się, że umysł nie lubi zmian. Tak, nie lubi zmian, bo on się trzyma tego, co zna. Umysł jest jak dziecko, jak temu w logiczny sposób wytłumaczysz, dlaczego on ma coś odpuścić i zrozumie, dlaczego jest coś dla niego bardziej korzystne, to on to zrobi. Dlatego tak. Ważne jest zrozumienie, a nie tylko akceptacja, zrozumienie, co jest przyczyną mojej emocji, bo jeżeli wejdę w zrozumienie i wytłumaczę właśnie temu umysłowi w sposób taki, jak dziecku, aby on zmienił swoje postrzeganie, to on zmienia swoją energetykę i potem się trzyma tej innej, czyli na przykład miłości, i on nie chce odpuścić również tej miłości. Więc z umysłem pracujemy zarówno w czasoprzestrzeniach, wymiarach, w emocjach, jak i Stany bycia. My mamy przyzwyczajać nas, umysł do tego, aby on był w ciszy. I pewnego razu odkryłam, że umysł da się wytrenować. Trzeba wytrenować umysł. Tak jak trenujesz ciało, można wytrenować umysł, ponieważ my musimy zrozumieć jedno, że umysł jest odrębnością. My nie jesteśmy ani ciałem, ani umysłem. My to wszystko mamy. Zatem, jak tu przekonać umysł, żeby nami nie władał? No właśnie, a jeżeli to jest program. No to trzeba lecieć programem, czyli praca z umysłem w taki sposób pokierowana, aby on stał się w pełni moim obserwatorem, że cokolwiek robię w swoim życiu, mam poczucie, że on jest obok mnie, że pojawiają się myśli, to są obok mnie, że pojawiają się emocje, to jest obok mnie. Wszystko jestem w stanie wtedy wyłapać, głos umysłu od głosu duszy. Żeby to zrobić, to trzeba wprowadzić systematyczne treningi które sprawiają, że da się to zrobić. Dlatego cały autorski mój program właśnie nazywa się Trening Ciała i Umysłu, bo tak jak trenujesz ciało, jesteś w stanie wytrenować umysł. Więc tu jest kolejny prezent dla Ciebie. Przygotowałam specjalne materiały bezpłatne do pracy z umysłem. Jeżeli jesteś zainteresowany, to napisz do mnie i będziesz mógł sobie zgłębić ten temat, wchodząc w tryb obserwatora. I wtedy będzie zdecydowanie łatwiej to wszystko Zauważyć, zrozumieć i jakby podążać swoim głosem. A dusza? Dusza po prostu jest. Jej celem jest podążać swoją drogą. Czyli to, co ona sobie tutaj założyła, jakie ma zdolności, jakie potencjały, jaki jest jej tutaj główny cel, to ona ma osiągnąć. I ona zrobi wszystko, aby to zrobić. Natomiast nie ma takiej mocy w niej, żeby ona mogła zniewolić ciało i umysł. Ciało i umysł kieruje się swoją energią. Dusza tylko podpowiada, dusza pokazuje, dusza yy, sprowadza na siebie sytuacje, zdarzenia, tylko po to, żebyś, żeby to zrozumieć, żeby przywołać na nowo dane emocje, żeby przywołać dane sytuacje, po to, żebyśmy zobaczyli to, co takiego dusza w danym momencie domaga się uwolnienia, co takiego na ten moment jej przeszkadza w dalszej wędrówce swojej, swojej tutaj na Ziemi, jaki jest jej cel. Taka jest rola. Więc, jakby wszystko to współgra. Zatem z mojej strony, mogę Ci jeszcze na koniec powiedzieć, że to jest piękne, cudowne. Samo słowo cud, jak sobie weźmiesz, cy, u, d. Jesteś cudem. Składającym się z ciała, umysłu i duszy. I nie może być inaczej. Jeżeli są trzy obszary, trzy, i jest to logiczne w tym momencie, że jeżeli są trzy obszary, to każdy z nich jest inny, każdy z nich jest inny i każdy z nich wymaga innych działań. I żeby mieć dzisiaj maksymalne efekty, to musimy zacząć pracę na wszystkich poziomach, na wszystkich, w jednym momencie, w jednym czasie. Czyli jak pracuję z emocjami, to pracuję z ciałem. Jak pracuję z ciałem, to pracuję z emocjami. To musi być połączone. Wykorzystujemy w tym momencie najnowsze technologie. Najwyższej jakości kosmetyki, które sprawiają, że to wszystko będzie, regeneracja naszych komórek, naszej materii jako ciało będzie przyspieszać, ale impulsem zawsze jest emocja, bo to emocja doprowadziła skórę, ciało do takiego stanu. Zapraszam Cię serdecznie na odbiór prezentów, czyli bezpłatnych materiałów do pracy z umysłem. Na bezpłatny odczyt ciała oraz zapraszam Cię na moje profile, bo bardzo mocno tam działam, bardzo dużo robię przekazów. W poniższym opisie będą linki do moich profili, więc serdecznie Cię zapraszam do obserwacji. Zapraszam Cię również na autorskie moje szkolenia, które są oparte właśnie na tej pracy ze wymiarów. Sesje te odbywają się. W Warszawie, czyli stacjonarnie w Warszawie yy, oraz online. Jest to głęboka praca na wszystkich, dosłownie na wszystkich yy, poziomach, jak również szkolenia, szkolenia ze strony wymiarów, bo moim celem jest, yy, tak jak ci powiedziałam, że ja nie jestem trenerem, coachem, ani mentorem, ani nauczycielem. Moim celem jest ci przypomnieć, że sam tym jesteś dla siebie. I taki jest cel tych szkoleń, taki cel jest tych sesji, bo jeżeli ściągniesz. Pierwsze niskie wibracje, czyli lęk, strach, odwrócenie, brak poczucia własnej wartości, sam potrafisz to robić. I tak jest mój cel, i taki cel ludzie osiągają właśnie na tych szkoleniach. Więc potem jesteś jaki? Wolny, niezależny i możesz sam wreszcie, sam wreszcie wykorzystywać te moce, które masz w sobie do urzeczywistnienia swojej rzeczywistości, bo wiesz, jak to robić. Wiesz, jak to robić z poziomu ciała, wiesz, jak to robić z poziomu umysłu, wiesz, jak pracować z energią. No i wtedy tworzysz swój świat w bardzo szybki, w łatwy i przyjemny sposób. Zapraszam Cię również na kampy, bo y, cała koncepcja Zestrojenia wymiarów również jest w postaci takich wyjazdów, siedem z nich, z dala rzeczywistości. Y, tam dochodzi do głębokich transformacji, grupy wszędzie są bardzo niewielkie, w granicach od sześciu do ośmiu osób. Po to, że się bardzo mocno pracuje ze sobą głęboko, więc czym mniejsza grupa, tym jest lepszy efekt. Więc same kampy mają na celu jakby 7 dni odcięcie, odizolowanie od rzeczywistości i poznanie wszystkich tych metod do pracy ze sobą, ale już na przykład na wyjeździe. Więc cała ta koncepcja rusza również do różnych grupiekowych. Moim celem jest przypominać to również dzieciom. Więc takie kampy i takie koncepcje będą w najbliższym czasie ruszać również do grupy młodzieży. Sama jestem mamą dwójki chłopców, więc dokładnie wiem o tym, jak to działa. Dzisiaj jeden syn mój ma 18 lat, drugi 13. Oni już są przygotowani do tego. Oni wiedzą, jakie mają zdolności, jakie mają potencjały i one już podążają swoją drogą. To jest piękne, że te dzieci nie muszą błądzić, ale wszystko zaczyna się od nas. Od nas, od naszej energii, i my dzisiaj te dzieci jakby im pomagamy, one pomagają nam, a my im pomagamy, więc jakby wszystkie działania również będą skierowane do właśnie tej grupy wiekowej, i będzie ruszały również szkolenia, trening ciała i mysłu. Jest to szkolenia skierowane głównie do trenerów personalnych, instruktorów fitness, ponieważ moim celem jest również przebranżowienie całej branży fitness na inne postrzeganie, bo ona również. Wymaga zmian. A to wszystko z miłości do niej, bo kocham ją, ponieważ jestem związana z nią od 29 lat i nie bez powodu kocham tą branżę, ponieważ jest coś w niej do zrobienia. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.